Tour de Podlasie. Pojedziemy spokojnie, ich tam przeoram spokojnie. Nie, to jest naprawdę przedupiasta traska, tak? Ona będzie was wkurzać, to jest taki skill test. Ona jest, no to już ona jest zrobiona, żeby wkurzać graczy, no i tyle. Nie będę was czarował. A jest taka sama długa jak Goliat? No trochę dłużej się jedzie niż Goliata. Aha. Bo ona jest przez całą mapę, dziwne miejsca się wjeżdża. A jeszcze mam taką inną traskę, gdzie ją nawet trudno w ogóle przejechać, bo jedzie się po tych górach trudno dostępnych i tam w pewnym momencie auta dostają świra i nie potrafią jeździć w ogóle. Też możemy sobie ją przejechać. Także to, ja myślę, że zaczniemy sobie od takiej normalnej, zwykłej traski, spokojnej. A później pojedziemy sobie te... Na koniec zostawimy Tour de Podlasie, zrobimy takie dwie szybkie traski, można powiedzieć, i potem Tour de Podlasie, to jest taka najbardziej przegięta. Dobra. Jesteśmy na miejscu, zaraz zaczynamy, zaraz zapraszam. Gotowi? Ja jestem gotowy. Ty, Largo, ile masz samochodów w Fordzie? Niedużo. No, naprawdę nie dużo. Właśnie. Okay. Co to ma znaczyć, domyślam się. No bo mówisz, że nie grasz, tak? Nie, ja po prostu mam samochód pod drift, jakiś tam pod dragi. Aha. I po prostu... No mówię, no i to na tyle. No rozumiem, tak, czyli wyścig to nie twoja broszka. Nie umiem, po prostu wiesz, jednak na kierownicy się pad jest, ma przewagę, po prostu. Aha. Tak jak ci na początku mówiłem, że zobaczysz, jak będziesz jeździł wyścigi na kierownicy, na symulatorach, no. Owszem, ma to jakąś przewagę, daje kierownica, ale w Fordzie powiedz absolutnie. Mi, co najbardziej sprawia ci trudność? Skręcanie, dodawanie gazu? Bo mogę wybrać odpowiedni samochód dla ciebie, żebyś miał łatwiej. Powiem ci tak, na padzie jest bardzo zero-jedynkowy system. Ja mam ustawiony, że tak powiem, kąt skrętu 900 stopni, więc wasz ruch kciukiem w prawo jest tak szybki, a jak jest mocny zakręt, to ja muszę tak długo kręcić tą kierownicą, że po prostu no, zostaje w tyle i to ewidentnie widać, że... Dobra. Nie, stary, to... bierz ten. Weź sobie moje auto. To jest Lotus GT1. On jest bardzo skrętny i przy wyższych prędkościach będziesz się zajebiście trzymał drogi. Będzie się zachowywał... On jest bardzo fajny, myślę. Dobra, zobacz. Już nie będzie deszczu, więc... Biorę to. Ale na padzie też grasz, nie? Ja? No. Nie. Po prostu wiesz, wszystko co... Znaczy nie, inaczej. Jak na przykład dragi albo coś, no to... Można na padzie, ale tak to wszystko staram się na kierce robić. O Boże, co to jest? Nie widziałem. Dzięki, Chudy. Chudy napisał, że zepsuł mu się licznik w BMW i stoi na światłach i pokazuje mu 245 na godzinę. O. Takie ma BMW. No to dobry licznik. Dobry koleś, no. Dobrze, że tylko licznik się zatrzymał. A może niekoniecznie właśnie. Może właśnie gdzieś jechał na autostradzie i cyk, machnęło mu nie. I od tamtej pory... Tamtej pory już na raz jechać. Z tego lepiej, żeby nie silnik, a licznik się zatrzymał, nie? Tak. No właśnie. Jezu. To co mówisz, że będziemy tutaj znowu porobieni? Ja bym sobie... Wyścig... Znowu dostaniemy w ciry, 100%. Ten wyścig troszeczkę słabo zrobiłem, bo tutaj nie widać za bardzo checkpointów. Powinno się robić wyścigi tak, że jak przejdziesz jeden checkpoint, to od razu widać drugi, a tutaj w niektórych miejscach... Ale jest ona prosta, jest ona szybka, oj, tak? Jej, ona jest tutaj, tu... No, jest... Jest to fajna. To jest też twój twór? Tak, to jest moja traska i ona jest, ona tylko tam w mieście ma taki kawałek, gdzie trzeba powoli jechać, a tak cały czas praktycznie na pełnym gazie. Lucek, to jest to Podlasie, tak? Nie, to jest taka przyjemna traska. Aha. Boże, sorry, to ja może tak po prostu hamuję. Dobra. Sorry, Lucek. Nie, nic się nie dzieje, no spokojnie. Ja się tu dostosuję. Ten samochód wydawał mi się bardzo fajny właśnie, jest mega szybki. My jedziemy jesienią? Chyba tak. Fajnie, ładnie to wygląda. No, spoko. I pogoda jest chyba podeszczowa. Oj, troszeczkę.
i poleciał. No, no tak jak mówisz, ty musisz bardzo tutaj na zakrętach cierpieć, nie? Tak. No to ma sens taka jazda w momencie, kiedy wszyscy rzeczywiście mają te kierownice, nie? No. Wtedy czuć tą rywalizację. No i jeszcze jedna rzecz jest, że długo muszę kręcić kierownicą, a druga no. To force feedback, że potem ręce bolą, nie? No właśnie, a nie możesz sobie ustawić na 360? Ale to nie jest taki fanizm, wiesz? Tak. Mógłbym, ale to wtedy już bym wolał na padzie chyba grać. To... No właśnie, bo ty masz bardzo dobre wyczucie przy wyższych prędkościach z kolei. Na ostrych zakrętach masz problem, ale przy wyższych prędkościach masz fajnie, bo możesz precyzyjnie bardzo manewrować, właśnie. Nie? To jest fakt. A ty jeździsz na kamerze z trzeciej osoby, czy z kokpitu? Ja lubię z kokpitu sobie pojeździć. Troszkę to utrudnia, no. Ale jeśli chodzi o wrażenia i fan, to jednak musisz tak przemyśleć, czy tu ci się dupa zmieści, czy to... W sensie mówię o drifcie na przykład. I jednak wolę od środka właśnie w kokpicie, ale na odcinkach ludzie wolą na przykład samochód też nieraz widzieć, więc się dopasowuje i po prostu... No gra lepiej wygląda, jak jest ta kamera z trzeciej osoby. Dzięki Chudy za donate i jak po wymianie sprzęgła, no bardzo dobrze u mnie w tym samochodzie. I powiem ci, że no samochód jeździ płynnie i ma tam dużo rzeczy, lepiej chodzi przede wszystkim, bo też olej został wymieniony. Niestety zły olej mi mechanik dał, będę musiał wymienić ten olej na inny. Jakiś taki fajny mechanik mi się trafił. No ale w każdym razie tak. Zły olej można wlać? No zaraz wam powiem, jaka sytuacja jest. W każdym razie tak, autem się dużo fajniej jeździ teraz. Najbardziej poczułem różnicę, bo po prostu czujnik temperatury mi mechanik wymienił. Wobec czego, no, mogę teraz się grzać i chłodzić. Super sprawa. No, a jeśli chodzi o sprawę z samochodem, to jest w ogóle gruby temat. Mechanik ogólnie wszystko fajnie zrobił, ponaprawiał tam, co tam chciałem, bo tam dużo rzeczy listę mu zrobiłem, co tam było nie tak. Taki większy serwis. Taki większy serwis i wyszło mi to dosyć drogo, bo łącznie 6000 chyba 100 zł. Za? Ale za sprzęgło, dwumasę, za gumy w... Za tuleje te w wahaczach z tyłu, bo tam mi samochód trochę czułem, że buja nim, no to chciałem, żeby to sprawdzili, to musieli też zbieżność poustawiać, za hamulce, za tarcze. Za no, wymianę filtrów, olejów, wymianę czujnika właśnie temperatury, za zrobienie... Aha, tam jeszcze coś, jakaś robota z komputerem była, bo były błędy i też dolewali mi właśnie płynu do DPF-a. I tam jeszcze jakieś błędy usuwali, takie, które właśnie były związane z tym DPF-em. I tam jeszcze jakieś takie robótki były przy nim robione, a już nie pamiętam dokładnie, co ja im tam wypisywałem. No ale takie najważniejsze zmiany to chyba wymieniłem. No i chodzi o to, że do mojego silnika powinien być olej 5W30, a on mi wlał 10W40, bo chodzą właśnie legendy, że wśród mechaników, nie? Że... Powinno się do samochodów z jakimś tam przebiegiem wlewać już inny olej, żeby on... Nieprawda. Lepiej... No i właśnie dzwoniłem do jednego mechanika i mi tak powiedział, dzwoniłem do następnego mechanika, też mi tak powiedział. Dzwoniłem do mojego brata, który serwisuje Volvo już od zawsze i on też tam sprowadza Volvo z Niemiec. No i też mówi, że nie powinno się robić tak, że się zmienia olej. Powinien być olej taki sam, jak przewiduje producent, tak? Do końca życia tego samochodu powinien być taki olej lany, bo w przypadku, gdy nie ma DPF-a w samochodzie, to jeszcze nie jest to aż takie, nie jest ten samochód tak aż bardzo wyczulony na ten olej, coś tam on tak tłumaczył, ale jak jest DPF, to trzeba właśnie mieć na uwadze, żeby ten olej był prawidłowy, bo tam bardzo dużo rzeczy jest, bierze się pod uwagę. Tam są też oznaczenia tego oleju, nie? Tak, tak, na co, jaką on ma tam lepkość, jakieś inne gówno, ja się na tym nie znam totalnie, więc wiesz. Stopień lepkości i tak dalej, no wiadomo, Volkswagen ma swoje oznaczenia, tam jest VW504, 507 na przykład, a w Volvo może być inaczej, prawda? Nie miałem nigdy Volvo, więc się jakoś nie ten, ale zazdroszczę ci kosztów eksploatacji twojego Volvo, bo są to naprawdę fajne ceny, uwierz mi.
A czy fajne, czy za duże, czy za niskie? Nie, naprawdę fajna cena. Chciałbym tak tyle płacić po serwisie swojego auta. No, no tak, no wiesz, ja mam takie tańsze trochę auto, ale powiem ci, że dużo osób właśnie mi też pisało, bo ja zrobiłem film na ten temat, jak mówię, że tyle wyniosło, bo ja lubię się dzielić takimi rzeczami, wiesz, że opowiedzieć o tym, ile co kosztowało, żeby ktoś, kto planuje kupić ten samochód, żeby zobaczył, jak mniej więcej wyglądają koszta eksploatacji takiego auta, nie? Gdzieś tam w internecie sobie wyszuka, o, teraz chcę sobie kupić takie auto. No i ma jakiś feedback na ten temat, nie? Ale dużo właśnie osób takich, wiesz, brzydko powiem, nosaczy się zebrało, którzy zaczęli mnie wyzywać, że za dużo zapłaciłem za naprawę i powinienem sam sobie naprawiać, co? A ja nie mam na to czasu, nie? Ja się tym nie znam, gdzie ja mam to? I wiesz, zaczęli mnie tam, o, znaleźli męską blondynkę, która się nie zna, to ja pierwszy raz pojechałem do tego mechanika, dałem mu samochód w zaufanie i powiedziałem, co jest zepsute i co trzeba naprawić. No jak ty kupujesz, nie wiem, telewizor, to interesuje cię w tym telewizorze, jak jesteś tam fanem, nie wiem, jakimś tam elektrykiem jesteś czy jakim, no to interesuje cię, co w tym telewizorze się tam dzieje, nie wiem, że tam jest jakieś ciekłokrystaliczny ekran, czy że ma chodzić, jakaś tam elektronika, ma działać, tak? No właśnie. Ja się trochę interesuję samochodami, ale nie na tyle, żeby je sobie samemu naprawiać, tak? Wiem, że tam są jakieś elementy, że są wahacze i tak dalej, potrafiłbym to wskazać, ale żeby się za to zabrać, no kurde, ja nie mam 20-letniego stażu bycia mechanikiem, żeby to robić, no. Czy to też nie musisz mieć, tak? To też jest siła no chęci, na przykład, żeby się zmobilizować i zrobisz, tak? Ale tak, słuchaj, tak. Jak ty pracujesz, zajmujesz się jakimiś tam rzeczami, swoim życiem prywatnym, to wyobraź sobie, że tobie z tym zejdzie kilkanaście godzin dłużej niż zwykłemu mechanikowi, jak na przykład daną część będziesz chciał wymienić. Śruba się okaże zapieczona, to już w ogóle jesteś uziemiony. No tak. Pokazywał mi właśnie brat kiedyś, jak się usuwa takie zapieczone śruby, nie śruby i no... Są różne techniki, metody, w ogóle jak ja pierdzielę to. Najpierw jest młotek, potem jest palnik, a na końcu jest flex, tak? Dobra, pojedziemy teraz traskę Wypad Niedzielny, tak się nazywa. Możecie wziąć samochody obojętnie jakie chcecie, ale polecam wam wziąć mój samochód, bo ona jest... Znaczy, jakieś najlepsze samochody offroadowe, weźcie jakie tylko macie. Takie naprawdę w klasie S2... Ja biorę twój, grube stary, kotlety. Ja biorę twój, tak samo, nie? Ciemno. Grube kotlety trzeba wziąć, bo tutaj w pewnym momencie ta traska robi rozpierdziel. Ja tutaj tylko wybiorę coś naprawdę takiego, co nam tutaj w ogóle podjedzie. Masz wszystkie auta, Lucek? Proszę? Ty masz wszystkie samochody? Nie, chyba nie. Chyba tam jeszcze parę zostało do kupienia. Ty taki skromny, co? Nie, no bo dużo się losuje z tych wellspinów, ja nawet nie kupuję tak za bardzo aut, bo tuninguję te, które mam w garażu. Na przykład chciałbym kupić sobie Pagani Cinque, Pagani Wire. Dobra, co tu ma? Ten jest nie ten. Bugatti Chiron, co wy oszaleliście? Jakie BMW? Nie. Bierzemy Hiluxa chyba, Toyotę. Lubię! Lubię! Kozak jest ten samochód. Hilux tam da radę podjechać, bo w pewnym momencie jest tam gruby podjazd. Będziemy jechać w zimie. Ojej. On ma takie grube te kapcie, nie? Nie mogę. No są to tak jeszcze spompowane, naprawdę. No. Koła, nie wiem, 15-16 cali to jest mak. To kopona ogromna, nie? Tak, ale półgłośki tu cierpią, to na 100%. O, dlatego po prostu dałem taki feedback na filmie i wiesz, tam niektórzy sobie po prostu to skomentowali z kulturką, a inni zaczęli jechać, nie? No, ale wiesz, przypomniało mi się początki mojego kanału, gdy właśnie każdy, bo tam dużo nowych widzów na tym drugim kanale się zebrało i przypomniały mi się początki mojego tego kanału gamingowego, gdzie właśnie każdy miał cię gdzieś i napisał sobie obojętnie jaki komentarz, nie spodobałeś mi się z wyglądu, czy tam jak mówisz i wiesz, jedzie po tobie, nie? Jak chce. Takie początki youtubera, niestety. Niestety. Gotowi na hardkorową trasę?
Mhm. A zauważyłem, że nawet w tym modelu, w tym Hiluxie, jest chlapacz podwiązany do karoserii. Tak, widziałeś? Tak, z przodu fajnie i z tyłu. To wygląda. Łukasz, widziałeś? Znaczy, Largo, widziałeś? po imieniu to po pysku, czy jakoś tak? Po nazwisku. A gdzie jest Largo? Łukasz, halo. Boże, ja miałem wyciszony. Naprawdę cały czas mnie nie słyszeliście, ja przecież. No nie, nie, tak nie, my tu będziemy udzielałem pięknie, jak mówiłeś o tym samochodzie i o tym nowym kanale. A teraz patrzę, że mikrofon wyciszony. Przepraszam wszystkich, moi drodzy. Boże, a ja tak się angażowałem w rozmowę i mówię, czemu ten człowiek mnie nie słucha. Jak na jasną koszulkę ubrałem? Nie. Co? Jasno? O co ci chodzi, Damian? Nie, dobrze, dobrze, bardzo, dziękuję ci bardzo, wiesz? Mogłeś. To zasnąłem. A ja tak myślałem właśnie, że ty, Largo, zasnąłeś czy coś. Nie, ja stary, tak się angażowałem. Mikrofon wyłączył, no. Piernąć chciał i wyłączył, a potem zapomniał włączyć. Nie, wiesz co, ja sobie po prostu jak papieroska palę, no to może już to powiedziałem, to nie chcę za bardzo, żeby było słychać, bo wiem, że też młodzi oglądają Google. I jak na przykład gaszę popielnicę, żeby nie było słychać popielniczki, to sobie wyłączam, ale potem też staram się odpalić znowu mikrofon, ale tym razem zapomniałem. Spoko, spoko. Bo czułem się, że... No właśnie, skupcie się teraz, skupcie się teraz, Largo, bo to będzie ciekawie. Na pełnym gazie musimy zapodjechać. Nie mogę podjechać. No właśnie, z rozpędu. To się ciśnie ale z rozpędu. Sam to układałeś? Tak. Bo tutaj w pewnym momencie samochody są takie, no, dziwnie się prowadzą, naprawdę. Stary, no ale bez jaj, ja nie mogę podjechać. Musisz z rozpędu, to jest na jeden rozpęd wszystko praktycznie. Tam, gdzie byłeś. Jadę. I tu w pewnym momencie praktycznie w ogóle nie ma kontroli nad samochodem, on się ześlizguje z góry. O, w tym miejscu co jestem. Ja tu nie wjadę w punkt. A, mam go. Nie podjadę, chłopaki. Nie podjadę. A tu kolega jakiś GTR-em walczy, nie może. Tam GTR-a wziął. Ja, czekaj. Coach LBM był GTR-a. Aha, spoko. Tyłem też nie da rady, musicie z rozpędu to walić. Ja już jestem za tą męczarnią. No, no to jak tą męczarnię przejedzie. Nie, tam już będzie tylko cię, tylko taka, wiesz, dojazdówka, można powiedzieć. Ale tu nie ma kontroli nad autem. No nie ma. Trzeba się ześlizgiwać, koniec. Dlatego to jest taki wyścig. Dobrze, że ten ręczny jest jeszcze, kurczę, ratuje. Trochę tak. Nie ma żadnej kontroli, to się po prostu jak na sankach jedzie. Dlatego to jest dobra traska na zimę. Jak tam, Largo? Nie ma szans, ja pierwszej góry nie mogę podjechać. Ale to mnie załatwiłeś. Jejku. Dobra, biorę jeszcze większy rozpęd, no. No, dokładnie, z tymi zamiennikami to różnie bywa. Tam ludzie mi pisali, że mogłem za Allegro sobie kupić jakąś dwumasę za 800 zł, a nie za tam 2000. No ale skąd ja wiem, co to jest za dwumasa, tak? Słuchaj, na takich rzeczach się nie oszczędza, bo to jest... W środku, nie masz do tego dostępu. Skrzynia mi się rozpierdzieli albo coś innego, tak. I będzie po dwumasie, no. Będzie po skrzyni, będzie po wszystkim. A teraz fajnie sobie... Fajnie odpala, cichutko chodzi, równiutko w ogóle. Nie trzęsie nim tak jak wcześniej, bo już ta dwumasa... No bo objawem zużytej dwumasy. Ona harczała, wiesz, to sprzęgło harczało. I ten taki dźwięk metaliczny też, no. Tak, jakbyś kurde wodę gotował. Było. No i ona była już taka na wymarciu, więc ciągnie to za sobą dalsze koszty, jeśli się tego nie zrobię. Teraz jestem spokojny. Samochód jeszcze, żeby zamortyzować koszty, czy... No, nieważne, no. Trochę to zejdzie, kurde. No nie podjadę do końca wyścigu. Czekałem tam na was, na Largo. Nie ma sensu, stary. Także to jest traska taka, no, na dobicie.
ale będzie jeszcze troszkę taka już na umarcie. No ona jest fajna, ona jest właśnie taka, wiesz, inna niż wszystkie. Naprawdę bo fajna. Pokazuje takie dziwne miejsca w grze. Tu się dostaje nawet skilla za tego, za to, że nie ukończyłeś wyścigu, tak? Jest ciekawe. Masz pieska, Lucek? Bo tam słyszę, coś szczeka, albo to u kogoś innego. Nie, nie, to nie u mnie. Aha. No czy wiesz co, chyba... Nie no, dziewczyny nie mam, to czekaj. Sprawdzić. Ja pierdzie. Dobrze, że ten, że mam na słuchawkach tego streama. A nie na głośniku, czy... Gdzie mi się to pojawiło? O Jezus. Pojedziemy jeszcze jeden wyścig. Musisz to wytrzymać jakoś, Larko, bo... Dobry jesteś, wiedziałeś, że też że już... No powiem ci, stary, jest strasznie, ale... Nie no, robimy po prostu, bawimy się i tyle. Ale ta góra, wy już mieliście koniec, ja patrzę odliczanie, a ja nie mogę pod tą górę podjechać. Mówię, co się dzieje? Ta traska, którą teraz będziemy jechać, ona nie jest... No jest wkurzająca po prostu. Ona nie jest trudna do przejechania, ale jest wkurzająca. Czyli nie uważasz, że te pozostałe trasy nie były wkurzające, tak? Nie, one były naprawdę przyjemne, wbrew pozorom. Tak, ja wezmę sobie moją nową rajdówkę. Nie będę tutaj szalał z jakimiś koksami, ale no, bierzcie sobie dowolne samochody.